Oh my god! Woo! Hej wszystkim! Z tej strony PG i tak! W końcu przyszedł czas! Robię dzisiaj Let's Playa z Persony 4. Wiem, czekaliście na niego i nie dawaliście mi spokoju, ale w końcu jest i możecie się cieszyć i krzyczeć z radości i... I wracamy, kurde, do świata sandałów, senpajów, chaneli i kundeli i... Oh my god! Tak więc no, oczywiście parę słów wstępu, zanim zaczniemy. To jest... Ten Let's Play będzie nagrywany prosto z PlayStation 2. No nie, co oznacza, że... jakość nagrania nie będzie aż tak dobra, jak w przypadku Persona 3 Portable, no i oczywiście widescreena nie ma, bo nie wiem jak można ustawić widescreena na PS2 w tej grze. Wiem, że jakoś można, ale ja zielonego pojęcia nie mam. Jeszcze to ogarnę, no nie? Tak czy siak. I mam nadzieję, że jako tako jakość będzie w porządku, jeżeli chodzi o wygląd i tak dalej, no nie? Tak więc... Przy okazji jeszcze chciałbym powiedzieć Happy New Year! Szczęśliwego Nowego Roku! Taki mały prezent ode mnie, noworoczny, nie? Szczerze mówiąc, ta seria miała się zacząć już dziś tak na święta, no ale nie miałem niestety okazji, żeby cokolwiek nagrać na święta, no nie? Przed świętami, na święta, bo akurat teraz mój sezon jest egzaminacyjny, no nie? Studia i tak dalej, ale... Dzisiaj wolną chwilę znalazłem, to sobie pomyślałem, nie wiecie co zrobię, let's playa, czemu by nie? Przy okazji, ile ta gra będzie trwać, zaraz wam powiem. Pokażę wam na mojej memorce. To jest kurde plik nowej gry, 51 godzin. Będzie nieco krócej niż Persona 3 Portable, ale i tak kurde ze 100 kurde epizodów na pewno wyciśniemy, nie? Więc no, mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić, no i co zostało nam do roboty? Wcisnąć new game. Are you ready? I am! I am! O fuck. Ja pierdzielę, te moje... Pad od PS2 jest trochę upaćkany, ale to nic. Właśnie, kurde! Google tłumacz, zapomniałem kompletnie. I'm sorry. Zaraz wszystko ogarnę, mam tylko jedną rzecz do włączenia. Mam nadzieję, że kurde nic się nie zatnie. I Windows Update, Windows Update się nie pokaże. Kurde, ładuj się szybciej, czasu nie ma. Dziękuję. Angielski na polski, no bo... Tak jak w przypadku Persony 3 będę musiał kurde moim chłopskim... angielskim, kurde, tłumaczyć tak mniej więcej, tak więc no... Oczywiście tłumaczenie nie będzie dokładne, ale przynajmniej jakiś będzie i będę tylko tłumaczył to, co... jak nie będzie gry aktorskiej, no nie? Na przykład teraz. Zanim zaczniesz historię, wybierz poziom trudności walk. Wiecie, jaki wybiorę? Normal. Dlaczego? Bo ta gra jest w chuj trudna! Nie wiem, Persona 3 Portable jest o wiele łatwiejsza, moim zdaniem, niż oryginalna... Właśnie, też fakt, że to jest oryginalna Persona 4, nie Golden. Powinniście, no, sobie zapisać tam gdzieś na kartce czy coś, no nie? Wiem mniej więcej, jakie tam są zmiany, jeżeli chodzi o Persona 4 Golden, ale... Nie mam Vity, nie mam jak nagrywać z Vity, więc... Niestety, no, stała nam wersja na PS2. Tak więc, no, tym razem będę grał na normalu, ponieważ ta gra może być, kurde, trudna czasami. Tak, jestem zaawansowanym gamerem i normal challenge, tak jest. I jak się już zacznie z tym poziomem trudności, to nie można zmienić. Oczywiście, że będę kontynuował. Now please sit back and enjoy the game. Enjoy the 50 godzin of this game. No i oczywiście trigger warning jak zwykle. Jak się łatwo obrażasz, to wypierdalaj, nie graj w naszą grę. Jakby to kurde nie było oczywiste.
Przy okazji też znowu po raz kolejny noszę dwie pary słuchawek, jedną na szyi z mikrofonem podłączoną do kompa i drugą na uszach podłączoną prosto do TV, żeby echa nie było. Karawana pedofila. Welcome to the Velvet Room. Głos też. Oh my god. A ta piosenka, nie? Znaczy ta nuta, bo to nie jest piosenka. Ah. It seems we have a guest with an intriguing destiny. My name is Igor. I am delighted to make your acquaintance. Oh my god, Igor! Tyle lat minęło, a twoim nosem wciąż można pracować w wykopalniach. This place exists between dream and reality. Mind. Czy tam kopalniach raczej, oczywiście, że zjebałem. It is a room that only those who are bound by a contract may enter. It may be that such a fate awaits you in the near future. Bez jaj. Now then, why don't you introduce yourself? No dobra, czas pisać moje imię i nazwisko. Oczywiście, kurde. Nigdy nie mogę ten, jeżeli chodzi o last name i first name, no nie, nigdy kurde nie mogę ogarnąć, które to jest imię, a które to jest nazwisko. Jestem pewien, że coś zrąbię, więc po prostu wejdę w Google tłumacza i zaraz. Last name to pewnie nazwisko. No. Kurde, nigdy nie mogę zapamiętać tego, tak więc no. Moje nazwisko, co? Pójdziemy, kurde, klasycznie. Oh my god, teraz wszyscy znają moje prawdziwe nazwisko. Nie jakby, kurde, znali do tej pory, jak grałem w Personę 3. I moje imię, o nie! Tak, idziemy dalej. Szkoda, że nie ma polskich znaków, ale co zrobisz? I see. Now, let's take a look into your future. Na pewno będzie pełna owoców i warzyw. Lubię owoce i warzywa. Do you believe in fortune telling? No w sumie tak trochę. Each reading is done with the same cards, yet the result is always different. Life itself follows the same principles, doesn't it? No. Hmm. The tower in the upright position represents the immediate future. It seems a terrible catastrophe is imminent. No, no, zajebiście. Wiem, że moja przyszłość jest do dupy, ale żeby już od razu katastrofa jakaś mnie czekała. The card indicating the future beyond that is... The moon in the upright position. Księżyc spadnie na mnie? This card represents hesitation and mystery. Very interesting indeed. It seems you will encounter a misfortune at your destination and a great mystery. Will be imposed upon. Czyli koniec końców wszystko będzie zjebane. Do widzenia. In the coming days, you will enter into a contract of some sort, after which you will return here. The coming year is a turning point in your destiny. If the mystery goes unsolved, your future may be forever. Wiecie, co by było, kurde, git, gdybym jednak ukończył tą grę do końca roku. Może mi się uda, może nie. My duty is to provide assistance to our guests to ensure that does not happen. W sumie byłoby idealnie, jak tak się zastanawiam nad tym. Ah,
I have neglected to introduce my assistant to you. This is Margaret. She is a resident of this place, like myself. Można też jej nosem kopać kamienie? My name is Margaret. I am here to accompany you through your journey. Cześć! We shall attend to the details another time. Until then, farewell. I co, tak porzucicie mnie na środku autostrady? Ja pierdzielę. Jesteście okropni. Może jednak nie? Igor, ty śmierdzielu, zawsze wiedziałem, że ty lubisz takie rzeczy. Że masz długi nos, to... Slim down this summer with the refreshing taste. Magic. This is kind of magic. We're back. Now on to some juicy news. The Mayumi Yamano scandal. I'm sure everyone is... First he bags a singer, then he has an affair with a TV announcer on the side. Do chicks really dig politicians? Szkoda, że nie ma tych napisów. When you get down to it, financial and political clout is what matters. Hey, what is that supposed to mean? Well, what do you think? Kim jest ten przystojniak, który nie ma niebieskich włosów? Tak, nie znam nikogo z was, więc nie będę za wami tęsknił, wypierdalać. Jestem takim miłym człowiekiem. W sumie aż trochę mi się przypomina... O, tu są napisy! Dobrze, że nie Comic Sans. Tak przewaknął, tak jak powiedziałem. Trochę mi się przypomniało to, jak... z 10 lat temu, kurde... do Belgii się przeprowadziłem. Mimo tego, że to tak nie wyglądało, nie? Bo to było na końcu podstawówki. Wiecznie jakieś skandale i dramy. Najpierw TV, teraz YouTube. A suby mi nie wskakują. No i super, dopiero przyjechałem do miejscówy i już ktoś zapiernicza deda, nie? Rzeczywiście katastrofa. Yaso Inaba. Yaso Inaba. Looking good. Oh my god, them graphics! Ładnie, że ja pierniczę. Hey, over here. Well, you're more handsome in person than in your photo. Nie podrywaj mnie. Welcome to Inaba. I'm Ryotaro Dojima. I'll be looking after you. Let's see, I'm your mother's younger brother, and that about sums it up. O kurde! Uspokój się! No i też powinienem powiedzieć, że ten pad mi się trochę rąbie, ale to nic. Jedno pieprznięcie porządne i już wszystko działa. Tylko nie wiem, czy to analogi, czy to D-pad, ale tak czy siak. Nice to meet you. Moje imię wcale nie jest japońskie, bo pochodzę z Polski. Fuj! This here's my daughter. Ten troll? Come on, Nanako. Introduce yourself to your cousin. Hello. Dobrze, że nie dokończyłaś tego i nie powiedziałaś lol. What are you so shy for? O! Swojego starego po dupie walnąć?
Well then, let's okay. My car is over there. Ostrzegam, że mam chorobę lokomocyjną. Wsiadłeś do samochodu i pojechaliście do domu do Jimmy. Gdzie indziej mielibyście jechać? Szczerze mówiąc, jeżeli ja miałbym wybrać, gdzie mam mieszkać, w takim miasteczku małym, czy takiej wsi, a w wielkim mieście, to bym wziął mniejsze miejsce, bo nie wiem, zawsze tak mnie bardziej przytulnie jest moim zdaniem i ciszej. Inaba, Central Shopping District, Gas Station. Musieli się zatrzymać, bo mój żołądek nie wytrzymał. Can you go to the bathroom by yourself? Tak, mogę. A, tu jej pytałeś, okej. It's in the back, to your left. You know which way is left? The side you don't hold your chop. A jeżeli jest leworęczna, to co? Pójdzie w prawo i zapierdzieli ją samochód, bo na ulicę wejdzie. No. Are you taking a trip? No, we just went to pick him up. He just moved here from the big city. Co ty taki jesteś ciekaw? A city, huh? Fill up my car while you're at it. Regular's fine. Right away, sir. Good time as any for a smoke. Are you in high school? Are you a Pokemon trainer? Does it surprise a city boy to see how little there is out here? Daj spokój, przytulnie tu jest. There's so little to do, I'm sure you'll get bored fast. You'll either be hanging out with your friends or doing part-time jobs. Ładne kurde przywitanie, jest taka okropna dziura, że będzie ci się nudzić dzień w dzień. Speaking of which, we're actually looking for part-time help right now. Give it some thought, why don't you? We don't mind if you're a student. Okej. Okay. Właśnie pad mi zawibrował. Ten uścisk dłoni musiał być bardzo męski. Oh, I should get back to work. Mimo tego, że masz chyba głos dziewczęcy. Nanako się na ciebie patrzy. Hej, chcesz wiedzieć, jak to jest być trenerem Pokémon? No i super, mówiłem, choroba lokomocyjna się odzywa. Are you okay? Uciekaj, będę żygał, jesteś w trajektorii lotu! Did you get car tak! Sick? You don't look too good. No way! Czy to może być zmęczenie po długiej przejażdżce? Teraz jak o tym mówi, czujesz się trochę... Czujesz trochę kręćka w głowie. I'm firing my laser! I Nanako jest w kolorach tęczy. A, to będzie nasza forteca. Szczerze mówiąc, jak na taką wiochę, to całkiem duży dom. No, dojechałeś do rezydencji do Jimów. Przez następny rok to miejsce będzie twoim domem. Mam nadzieję, że chociaż mają kibel. Lubię tosty z masłem. So your mom and dad are busy as always. They're working overseas with mm-hmm. I know it's only for a year, but getting stuck in a place like this because of your parents? It's rough being a kid. Well, it's just me and Nanako here. So it'll be nice having someone like you around. Dlatego może, że Nanako cały dom sprząta? Ja będę do pomocy. So long as you're here, you're part of the family. So make yourself at home. Dziękuję. Za twoją dobroć.
Come on. There's no need to be so formal. A co, miałem już od razu powiedzieć spierdalaj czy coś? Look, you're making Nanako all tense. Well, anyway, let's eat. Te sklepowe sushi będzie bardzo dobre. Who's calling it this out? Te tekstury z PlayStation 2 są takie smaczne. Dojima speaking. Yeah? I see. So where is it? Uh-huh. All right, I'm on my way. Looks like I made the right choice to skip the booze. Sorry, but I gotta go take care of some business. Go ahead and eat with that. Okej, twoją porcję zjemy, nie martw się. Zostawimy ci. I don't know how late I'll be. Nanako, you help me, okay? Okej. Okej. Cieszę się, że ze wszystkim się zgadzamy. Nanako, it's raining out. What did you do with the laundry? I already brought it in. All right. Well, I'm off. Ja pierdzielę, Nanako wie co robi. Niezręczna cisza. For this week. Next, let's take a look at the hourly breakdown of tomorrow's weather. With storm clouds moving in from the west, expect rain throughout the day tomorrow in most areas. Let's eat. Okej. Jesteś sam z Nanako. Chcesz zobaczyć moje karty z Pokemonami? Może mógłbyś zacząć jakąś konwersację? Co twój stary robi? He investigates stuff, like crime scenes. My dad's a detective. Okej. And now for the local news. City Council Secretary Taro Namatame is under fire for an alleged relationship with a female reporter. Co mnie to obchodzi? His wife, Enka ballad sensation Misuzu Hiragi, revealed to this station that she will likely pursue damages. Who gives a shit? In response, iTelevision has decided to cancel all of announcer Mayumi Yamano's televised appearances. I don't give a shit! Until allegations of an affair with Mr. Namatame are resolved, she'll remain off the air and out of the public eye. I don't give a shit. No, Nanako wie o co chodzi. Ja pierdzielę, Nanako to jest mój duchowy zwierzak. Moja persona. At Juness, every day is Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with our products. Every day is great at your Juness. Every day is great at your Juness. Przestań. Aren't you going to eat? Ja myślałem, że będziesz kazać mi śpiewać, ja nie śpiewam. Możesz zapisać grę używając kalendarza w salonie. Oh my god, patrzcie na to! Moje marzenie się spełniło! Nie jestem już latającym kursorem, jestem prawdziwym chłopcem! Jak Pinokio. Tak więc no, najlepiej sejfnąć i tyle. Hell yeah, to w takim razie Elp będzie na 7 i 8. A? Niewystarczająco. A, okej, okay, zaraz. Tak, tak, save failed, dobrze wiedzieć, rozumiem. Czemu nie możesz z drugiego slota skorzystać? Ja pierdzielę. Z tymi grami na PS2 czasem jest taki problem, że większość gier czyta tylko i wyłącznie pierwszy slot kart pamięci, nie? Więc jak ci się zrąbię, to... To w cookies! Chwila. Teraz powinno działać, bo druga karta jest praktycznie pusta. No! No data! Powinieneś miał... Kurde, powinieneś był zainstalować Protegenta, ty skurczybyku. Teraz twoje data is lost.
Och, Nanako jest zgubiona. Powinieneś zostawić ją. Pewnie, nie będę terroryzował małego dzieciaka od razu w pierwszy dzień, gdy się tu przeprowadzam. Z tym chorym motherfuckerem, nie znasz mnie. Wprowadzę cię do świata Jeffów the Killerów. To jest pokój, który będziesz pożyczał od Dujimów. Let's go to sleep. Dzień zakończy się, kiedy pójdziesz do łóżka. Być może będziesz miał dobry sen. Mam nadzieję, że nie przyśli mi się Slenderman na rowerku. Przyśni! Holender. Będziesz mieszkał w tym mieście przez rok od dzisiaj. Zastanawiasz się, czy wszystko będzie w porządku? Oczywiście, że nie! Katastrofa, kurde, księżyc spadnie z nieba. Szkoła zaczyna się jutro, powinieneś się pośpieszyć i iść spać. No właśnie temu, kurde, z łóżkiem gadałem. Nie przypominam sobie klocków w Silent Hillu. Czy mi, kurde, Nanako coś dosypała do picia? To jest... Ta strefa jest cała zamglona. Jedyne, co możesz zrobić, to iść do przodu. Ewentualnie mogę wskoczyć do dziury jakiejś i zakończyć mój żywot w tym miejscu, ale... Wtedy by, kurde, był game over i let's play by się skończył. Najkrótszy let's play Persony 4 na świecie. Yeah, let's fucking go. Silent Hill! Może spotkam Jamesa albo Harego. Będzie mnie się pytał, czy widziałeś małą dziewczynkę? Z krótkimi czarnymi włosami, która ma 8 lat i nazywa się Cheryl. Czy szukasz prawdy? Nie, szukam Cheryl! Słyszysz czyjś głos. Ja bym do niego powiedział, spadaj, czego mi, kurde, druga dziewczynka potrzebna? Ja mam Nanako. Jeżeli pragniesz prawdy, przyjdź i mnie znajdź. Nie, ja pragnę się stąd wydostać. Zresztą nie tak, że możemy jakoś zboczyć z tej drogi, nie? Bo jest strasznie liniowa. Czujesz coś, kogoś za tymi drzwiami. No, tak idziemy dalej, czemu by nie? W końcu to tylko zły sen. Więc, to ty za mną chodzisz. Próbuj ile chcesz. Super, dali mi jeszcze jakiś zarąbisty miecz. Gej! Wygląda na to, że trochę widzisz mimo tej mgły. Pewnie, że widzę. Teraz porażę się prądem, pika chuj, wybieram cię! Rozumiem, więc masz w sobie interesującą jakość? Tak. Sobie gadaj, ja będę cię powolutku wykańczał. Ale nie złapiesz mnie tak łatwo. Jeżeli szukasz tej prawdy, to powinieneś jej szukać jeszcze bardziej. Okej. Wszyscy widzą, co chcą. A mgła tylko się poszerza. W
Zwiększę sobie obronę i nic mi nie zrobisz. Spotkamy się jeszcze? W miejscu innym niż to. Nie mogę się doczekać. Tracisz przytomność. Ktoś tu kurde będzie miał problemy, jak wstanę. Słyszysz czyjś głos. Breakfast ready. Jest winowajca! Już prawie czas by wstać. Czujesz, że miałeś koszmar. O czym to mogło być? Zaczynasz dzisiaj szkołę, powinieneś pójść do salonu. O, a co jest w tych tostach, mała? I w jajkach? Good morning. Jesteś seryjnym zabójcą, znam takie jak ty. Pewnie jeszcze czytasz Jeffów. Okay. Let's eat. Czy ty to ugotowałaś? Muszę się najpierw zapytać. Jestem ostrożny. I dosypać do nich prochów, to też potrafię. Dad can't cook, so I buy dinner. You're starting school today, right? Nie, jestem wagarowiczem. My school's on the way, so let's go together. Może nawet lepiej, bo będę miał ją na oku. Jak będzie próbowała coś zabawnego zrobić, to ją obezwładnię. Cool Zone, Samegawa Flute Plain. You keep going straight. No raczej droga jest prosta, nie? My school's this way. Bye. Bye. Muszę sprawdzić, czy do mojej teczki niczego nie wsadziła. Nie! Co ty robisz? Zaraz ci oskarżą o narkotyki czy coś, albo wysadzi bomba się. Kto dostanie wpierdziel? My! Bo nikt nie uwierzy, że to mała dziewczynka wszystko zrobiła. Z drogi śledzie, król jedzie. To wyglądało na bolesne. Powinieneś go zostawić. Nie mam czasu, by się użerać nad innymi. Co z tego, że kurde jego jaja ucierpiały? Mnie to nie obchodzi. Niech sobie sam da buziaka w kuku. Przyszedłeś do głównych bram Yasogami High School. Reksiu, uspokój się! Jakie życie studenckie cię tutaj czeka, pełne stresu i wpierniczu i spuszczania głowy w kiblu. Toż widać po takiej dziurze. Talk about bad luck. The homeroom teacher here is Moraoka, isn't it? Z Moradraoka? Yeah, it's King Moron, all right. We get to enjoy his long-ass sermons every day for a whole year. Hell yeah, przynajmniej jakaś godzina wychowawcza będzie. Hey, you guys, I heard there's going to be a transfer student from the city in this class. Już roznoszą o mnie plotki? Huh? Really? A guy or a girl? Nie Transformers. Transfer student from the city, just like you, huh? Ty chyba jesteś ważna, bo masz swój portret. Huh? You look dead today. Yeah. I don't want to talk about it.
What's with him? Who knows? Ty też masz swój portret. Wyglądacie inaczej niż reszta studentów. O my god, normalnie jakbym był w podstawówce. I'm Kinshiro Muraoka, your homeroom teacher from today forward. First things first, just because it's spring doesn't mean you can swoon over each other like love-struck baboons. Ja pierdzielę. Long as I'm around, you students are gonna be pure as the driven snow. Now I hate wasting my time, but I'd better introduce this transfer student. This sad sack's been thrown from the big city out to the middle of nowhere like yesterday's garbage. And he's just as much of a loser here as he was there. So you girls better not get any ideas about hitting on him. Morda w kubeł. Tell him your name, kid, and make it quick. Mówisz na mnie loser? Twoja odwaga wzrosła!